chłopaka? No, wczoraj poznałam jednego na imprezie. A z tobą jak? Nie mam. Co? Gdzie idziesz? Chcę ze mną chodzić. Uuu, Olka. No dobra. O kurde, masz tutaj. Dzieci, co wy tu robicie? Dzwonek już był. Szybko na lekcję. No, wczoraj idziecie, nie? No, poszłam do kina, później do niego do domu. I się tak dziwnie głupio czułam. Po czym? No nie wiem, dam mi pierdolnicę. Napijasz się alkohol? No a czemu nie? Jesteś dopiero w drugiej gimnazjum. No i? Wódkę pić w tym wieku? Dobra, i tak czuję. Spróbowałaś narkotyki? Nie. Czemu? Bo nie. Lepiej się zastanowić, czy będę z tobą chodzić. Ale Twierdza mnie kochasz! Ej, Krystian, poczekaj! Krystian! Wezmę! Spróbuję. Okej, okay, teraz dzięki. Masz tego spróbować. Ale jak to trzeba zrobić? Olka, co ty robisz? Pożałujesz tego. Idę do pana. Nie, Ola! 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 Krystian? Ja? Olka, wstawaj! Mama? Szybko, szybko, co wstawaj. Co tu się dzieje? Co? Ola wzięła narkotyki. Nieprawda. Czemu kłamiesz? Poznałam nowego chłopaka i on mnie zaciągnął do narkotyku. Ale to nieprawda! Nie kłamiesz. Zemszę się na tobie, zobaczysz! Musimy iść do nauczyciela. Zaprowadzę panią do dyrektora. Proszę pana, Ola poznała nowego chłopaka i on zaciągnął ją do narkotyków. No to... Nie wiem, imię i nazwisko może to było chłopaka. Krystian Organ. Dzień dobry, już nie jedna osoba przyszła tutaj właśnie. Pani, nie jeden rodzic, żeby z tym problemem. To powinniście go wydalić. Właśnie, i kurator niewiele zdziała, a szkoła tym bardziej. Więc tą radą, tą Olą, powinniście iść do psychologa. Do szkolnego oczywiście. No proszę pana, jak to jest możliwe, że uczeń sprzedaje w szkole narkotyki? Tym panie, my robimy co możemy, ale że on jeszcze tego ma i jeszcze tego ma więcej, no to już nie nasza wina. My konfiskujemy to, co on ma, ale... Trzeba zgłosić na policję, a nie... Już nie jedno zgłoszenie przyszło, ale policja i tak nic z tym nie robi. Myślisz, że to tylko jest chwilowe. A rozmawiał pan z rodzicami? Rodzice podobno wyjechali. I nie będą przyjechali. On jest nieletni, no to kto się nim zajmuje? Musi ktoś się... Podobno się nim babcia opiekuje, ale nie mamy numeru do babci. No to trzeba by było odwiedzić. Ale nie wiem, gdzie on mieszka, jak się pytamy, bo jego babcia nie mieszka z nim. Jak się pytamy, gdzie on mieszka, bo on do babci teraz oczywiście jest. Jak się pytamy, gdzie mieszka babcia, to on nie chce nam powiedzieć. Zadziera nosa i idzie dalej. Co to jest ta szkoła w ogóle? Nie wiem. Póki co mówię pańską, pani córkę i panią na wizytę u psychologa szkolnego i tam możecie rozstrzygnąć dalej sprawę. Czy to na pewno coś da? No, myślę, że tak. Proszę! Dzień dobry. Chciałam zapisać moją córkę na rozmowę z psychologiem. A to jest jej koleżanka i chciałam porozmawiać o mojej córce Oli. A jak pani myśli, że córka wpadła w złe towarzystwo? Koleżanka. A dlaczego? Nie wiem, naprawdę nie wiem, może tu koleżanka jej będzie wiedziała. Z tego co ja wiem, to odkąd poznała nowego chłopaka, Krystiana Organa, bardzo się zmieniła. Krystian, wiem, z nim ciągle były problemy. A nie można by było coś z nim zrobić? No to nie jest takie proste, mamy ciągle z nim problemy. Do poprawczaka też nie można tego dać? Miałam bardzo dobry kontakt z moją córką, która się zbliżała z różnych problemów, ale od jakiegoś czasu pogorszyła się w nauce, zaczęła wanerować i uciekała z domu.
tam kilka razy. Ciebie jest od kiedy poznała Krystiana. To jest pani córka. Bardzo chciałam z nią porozmawiać. Obecnie to ja nie wiem, bo uciekła, nie ma już całą dobę. I policja, byłam zgłosić się na policję, ale policja nie odpowiada. Nie odpowiada. Może to poważnie, to trzeba się szybko działać. Może ja już zaczęję szukać. Ty wiesz, gdzie ona może pójść, jej ulubione miejsce czy coś? Nie wiem, jej ulubione miejsce, gdzie najczęściej paliłam, co ja widziałam, to było ze szkołą. To może, to może tam pójdzie tam szukać, ja pójdę w inne miejsce. Znalazłem pani? Nie właśnie. A może pójdziemy do babci Krystyna? A wiesz, gdzie mieszka? Znajdzie się na pewno. Dobrze, to chodźmy. Proszę! Dzień dobry. O, dzień dobry. Chcieliśmy porozmawiać na temat męskiego wnuka Krystiana Organa. A jest teraz w kinie ze swoją dziewczyną. A wie pani, wie pani, jak się nazywa jego dziewczyna? A Ola taka, taka niegrzeczna dziewczynka troszkę, taka troszkę dealerka, taka nie wiem. Co? Chyba pani... No nie, w ogóle zepsuła pani mojego wnuka. Wnuk. Nie, zepsuła go. Ja się w ogóle... Nie, chyba ja, pani wnuk... Ja w to nie wierzę. Moją córkę. Głupia mała szmata mi zepsuła wnuka. Nie! Tak! Krystian! Dużo osób, dużo dziewczyn namawia do narkotyków. No chyba mój się zaraz. A moja córka w przypadku do pani wnuka nie ma kuratora. A to ma problem. Dobra. Ej, on fajny bym. No. Ona? Porowanie haluksów i co teraz? Pani w biurze wystarczyła pani na używanie narkotyków. Co? Mój Krystianek? Niemożliwe! Ojej, ja bilet! Dzień dobry! Zostaw! Zostaw! Proszę cię uspokoić! Krystian został umieszczony w ośrodku. Proszę pani, niech pani się uspokoi. Pani się uspokoi. A pani ma żałoby. Ja będę się o to starała, jak nie to stąd. Bunia. Też razem za tym, aby Krystian był do ośrodka, bo takie zachowanie po raz enty nie przystoi uczniami naszej szkoły. A to co to ma być? A to ma moją córkę. A z Dominiką co będzie? Ale to musi być podpis rodziców, aby dziecko trafiło do ośrodka. Ewentualnie prawnego opiekuna. Proszę. Ja rozmawiam z dziecko, ale nie pozbawicie mnie mojego Krystianka. Jeżeli pani nie podpisze tylko tego, nie, że pani nie chce stracić dziecka, to będziemy musieli wezwać policję. Pani... Dobra, to zabierajcie mnie tylko na pieniądze. Czepił, odesyła! Mało opinii psychologa, tylko pani będzie musiała odpisać, a pani psycholog opowie nam o tej opinii. Proszę o podpisanie tego dokumentu. A co będzie z Olą? Właśnie. Ja to jeszcze zrobię, nie będę rozmawiała z Olą? Tak. Nie, nie rozmawiałam właśnie. Proszę, wychodzę, mam tego dosyć. Ja mogę już z nią porozmawiać, będę już być grzeczna. Porozmawiam z Olą. Dlaczego bierzesz narkotyki? No ale to nie moja wina. To wszystko Krystian mnie namówił. Wahałam się, ale wzięłam, bo mi kazał. A więc zrozumiałaś swój błąd. Zrozumiałam. Ja mogę się poprawić. Zrozumiałam. A wszystko będzie dobrze. Już mam go w nosie po tym, co mi zrobił. Żeby zgnił ty, poprawczaku, jak mogłeś? No. Miejmy nadzieję, że Krystian też się poprawi.